W Teatrze Starym odbyło się już kolejne takie wydarzenie zorganizowane przez społeczność Bolesławieckiego Pierwszego Ogólniaka. Był to zielony koncert prezentujący muzyczne, wokalne, aktorskie i taneczne zdolności i uczniów tej szkoły i innych zaprzyjaźnionych wykonawców. Ale istotnym jego aspektem było to, że był to koncert charytatywny. Zielony koncert, który w tym roku dedykujemy i poświęcony jest małej Biance Zduńczyk, malutkiej 3-letniej dziewczynce, której niestety los, a w zasadzie sytuacja zdrowotna, nie pozwala rozwijać się tak, jak powinna i chcemy ją wspomóc i wesprzeć wieloma rzeczami, które na dzisiaj zaplanowaliśmy. Idąc tutaj dzisiaj na koncert, na jednym z budynków zobaczyłam taki bardzo duży baner, gdzie jest napisane "Pomaganie ma wiele twarzy" i tak sobie pomyślałam, że to nasze pomaganie też ma swoją twarz. A jest to twarz młodzieży uzdolnionej w wielu artystycznych kierunkach, która na scenie dzieliła się swoimi talentami, by tym sposobem zachęcić innych do szczodrości wobec dziewczynki potrzebującej pomocy na swoje leczenie. Chcemy cały dochód z tego wydarzenia przeznaczyć na pionizator, czyli na specjalne urządzenie, które pomoże Biance utrzymać wyprostowaną postawę. Także cieszę się bardzo, patrzę teraz na publiczność, która już tutaj powoli wchodzi. A ta, jak zwykle na tych szkolnych koncertach, dopisała. Teatr był po brzegi wypełniony, co uskrzydlało wykonawców i dobrze wróżyło charytatywnemu celowi koncertu. Przyszedł do nas pewien młody człowiek i powiedział: moje dziecko miało nie siedzieć, a siedzi. Powiedział: będzie chodzić. My powinniśmy zgodnym chórem powiedzieć: pomożemy. Proszę Państwa, dzisiaj festiwal talentów, umiejętności i przede wszystkim przepiękna lekcja czynienia dobra. Bianka nie lubi hałasu, przywitajmy ją cichutko. Takimi tylko prawami, które uniesiemy ręce, tak jak się to robi, żeby ją przywitać. Cześć Bianka. Rodzice Bianki mówią, że ona nie przepada za hałasem, ale jak Państwo zwrócą tutaj swoje oczy, to w pierwszym rzędzie siedzi bohaterka naszego koncertu. Bianka, przepraszam, będziemy robić hałas dla Ciebie. Będziemy robić hałas dobra. I tak było. Scena wypełniała się młodymi ludźmi, którzy prezentowali przeróżne swoje talenty. A zaczęło się od zjawiskowej pieśni wykonanej białym śpiewem. Kielichami, kielichy, to chłopce w podłogę. Już ci dudni i spachur, noga o nogę. Wszystkim bije ten sam rytm, nie stój ino róż. Rwą się nogi, znowu wyki, tych samotnych tusz. Tańcuj, nie wiruje świat, zapomnij to, co złe. Radujmy się teraz, panie, dzięki za ten dzień. Wesele nogi, tyle, co już ten świat. Cały koncert miał swoją przewodnią myśl nawiązującą do jego tytułu i odbywał się w zainscenizowanym ogrodzie, bo młodzi ludzie zdają się jednak pamiętać o ogrodach. Na scenie nie zabrakło też tańca. Było oczywiście i solowe wykonania piosenek i popisy instrumentalne. Publiczność ukontentowana artystycznym ładunkiem koncertu, posilona ciastami, które można było nabyć na specjalnym stoisku, mogła przystąpić do licytacji, które były jednym z elementów zbiórki funduszy na leczenie Bianki.
Przedmioty do licytacji pochodziły od darczyńców, a wśród nich był m.in. zegar, rękodzieło z drewna, wystawiony za 500 zł. Zegar wybija same szczęśliwe godziny, 650. Kto z Państwa da więcej? Co Państwo na to? 700. Ci na górze są ostrymi graczami. 700. 700 zł po raz pierwszy. 750. A jesteście Państwo w przewadze, jesteście na górze, dajcie 800. 800. Brawo! 800 zł po raz pierwszy, powiedziała góra. Pani dała taki gest ręką. Jesteście Państwo zwycięzcami. Brawo! 800 zł. Jeszcze większym powodzeniem cieszyła się tradycyjna ceramika bolesławiecka. Były też gustowne ubiory i koszulka Zagłębia Lubin z autografami zawodników. Zebrane na te różne sposoby pieniądze zostaną niebawem przeliczone i przekazane dla rodziców Bianki. Ciągle też trwają zbiórki pieniędzy na leczenie dziewczynki. Na portalach zbiórkowych pomagam i się pomaga.